nawet w 97 roku ta woda nie wystąpiła tak, żeby zalała tutaj naprzeciwko ulicy te domy. Sam wczoraj cały dzień poświęciłem na to, żeby gdzieś tam ratować dobytki. Ekspres Republiki, Rafał Patera. Zaczynamy. Trwa koszmar mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Fala powodziowa zalewa kolejne tereny. Tysiące ludzi zostało pozbawionych dobytku całego życia. Są także ofiary śmiertelne. Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach objętych powodzią. Przepust między zbiornikami Topola i Kozielno w Dolnośląskiem. Woda znowu okazała swoje niszczycielskie oblicze. Południowo-zachodnia Polska pod wodą. Rząd poinformował o pomocy finansowej dla powodzian i wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach objętych katastrofą. Na konferencję Donalda Tuska po raz kolejny nie zostali wpuszczeni dziennikarze Republiki. Będziemy w trybie obiegowym, bo to zawsze wymaga decyzji całego rządu, w trybie biegowym natychmiast reagować, kiedy jakaś kolejna gmina lub powiat będą wymagały tego typu specjalnego rozstrzygnięcia. W niemal 500 szkołach i przedszkolach w 4 województwach południowo-zachodniej Polski odwołano zajęcia. W Opolu i we Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Według najgorszego scenariusza fala na Odrze w stolicy Dolnego Śląska będzie na poziomie 3100 metrów sześciennych na sekundę. My pomni pewnych doświadczeń wolimy przygotować się na scenariusz maksymalny. Państwowa spółka Tauron poinformowała, że w różnych miejscach woda zalała m.in. elementy strategicznej infrastruktury, takie jak elementy sieci dystrybucyjnej i elektrownie wodne. W efekcie około 60 tysięcy ludzi zostało pozbawionych prądu. Katastrofalna sytuacja miała miejsce w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej. Tam poziom wody był tak wysoki, że niemożliwa była ewakuacja części mieszkańców. Musiałam podjąć dramatyczną decyzję dla mnie. Bo musiałam wybierać albo życie samotnej osoby, albo 5 chłopaków, którzy mieli tam pojechać. W części zalanych miejscowości sytuacja zaczęła się stabilizować. W Głuchołazach i Kłodzku woda spłynęła już z ulic, odsłaniając ogrom zniszczenia. Trwa akcja oczyszczania miasta i wstępne szacowanie strat. Myślę, że już jesteśmy my jako Kłodzko po i tutaj ziemia kłodzka już po. Teraz tylko będziemy musieli zobaczyć, jak wygląda dokładnie miasto po opadnięciu tej wody. W wyniku przerwania wałów przeciwpowodziowych opolska Nysa została całkowicie zalana. W nocy służby przy pomocy pontonów ewakuowały 33 pacjentów tamtejszego szpitala. Służby odnalazły ciało ordynatora placówki. To już 5. ofiara śmiertelna tegorocznych tragicznych powodzi. Dramatyczna sytuacja tysięcy polskich rodzin na Śląsku i Dolnym Śląsku. Ludzie stracili dorobek całego życia i dach nad głową. Ale Polacy potrafią pomagać i już w internecie powstają oddolne akcje niesienia wsparcia. Pomaga także Republika. Na naszej antenie pokazujemy pozytywne przykłady pomocy potrzebującym. Brakuje wszystkiego, ale głównie wody pitnej. Zalane popowodziowymi nieczystościami ujęcia dostarczają wodę niezdatną do picia. Butelkowane zasoby potrzebującym przywożą najczęściej osoby prywatne, ale pieniądze i produkty pierwszej potrzeby zbiera w całym kraju również Caritas Polska. Jeśli chodzi o to, jak można dokonać wpłat, to można przez stronę caritas.pl, można dokonać też blika na numer telefonu 668-07-0000. Wiem, że wielu osób korzysta z blika. Zbiórki prowadzą także samorządowcy na Dolnym Śląsku. Dary można zanosić m.in. do Urzędu Marszałkowskiego i na Stadion Miejski we Wrocławiu. Starosta Garwoliński zbiera dary dla partnerskiego powiatu na Śląsku. Do akcji włączyły się Zambrów i Mińsk Mazowiecki. Pomagają również lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości. Zbiórkę darów, środków czystości, środków utrzymania, środków potrzebnych do tego, aby przetrwać, zwłaszcza po tych pierwszych godzinach tej wielkiej tragedii, jaka dotknęła poszczególne ofiary. Jutro na stadion Legii zapraszają kibice tego klubu. W godzinach 17:20 zbierać będą żywność o długim terminie ważności i środki czystości. O tym, jak i komu pomagać, mogą Państwo przeczytać w artykułach na stronie internetowej Republiki. Czesi sami zmagają się ze skutkami powodzi, ale swoją pomoc oferują także Polsce. I już są pierwsze efekty tego sąsiedzkiego wsparcia. Czeskie śmigłowce pojawiły się nad walczącymi z żywiołem regionami naszego kraju. Nasi południowi sąsiedzi mają swoje problemy. Pękła tama u zbiegu Odry i Opawy. Woda wpływa do miasta Ostrawa. Czesi są jednak od kilku dni w pełnej gotowości, a nawet pomagają u nas w Polsce.
Jak przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego, czeskie śmigłowce niosą pomoc w południowo-zachodniej części naszego kraju. Czesi mogą sobie pozwolić na pomoc Polsce, ponieważ tamtejszy rząd działał od razu po otrzymaniu alertów meteorologicznych. W piątek czeski premier Petr Fiala apelował do swoich obywateli, by byli przygotowani na najgorsze scenariusze. Również w piątek w Polsce obowiązywały alerty najwyższego trzeciego stopnia, ale reakcja Donalda Tuska była bardziej powściągliwa. Prognozy nie są przesadnie alarmujące. Te prognozy w ciągu ostatnich 48 godzin zmieniały się, ale generalnie one nie są optymistyczne. Rząd się do tego kryzysu nie przygotował. Nie przygotował się ani wcześniej, ani nie przygotował się w tych ostatnich godzinach, można powiedzieć, kiedy rzeczywiście chyba uspokoił się jakimiś prognozami. Nie wiemy jakimi, bo nikt tych prognoz chyba nie widział poza panem premierem Tuskiem. O tym, że zagrożenie płynące z Czech mogło dotyczyć także Polski, mogą świadczyć ostrzeżenia tamtejszych synoptyków, że polskie miejscowości muszą być przygotowane na przyjęcie większej fali powodziowej niż w 1997 roku. Mądry Polak po szkodzie. Dziś to przysłowie idealnie pasuje do uśmiechniętej koalicji 13 grudnia. Polakom jednak do śmiechu nie jest. Politycy mogli, przynajmniej częściowo, zapobiec katastrofie. Niestety byli przeciwni inwestycjom w zbiorniki retencyjne. Donald Tusk i jego ministrowie robią wszystko, żeby pokazać, że troszczą się o Polaków. Jednak w czasie, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, punkt widzenia koalicji 13 grudnia był zupełnie inny. W 2019 roku obecna wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska protestowała przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, które mogły uchronić Kotlinę Kłodzką przed powodzią. Ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji 9 suchych zbiorników na terenie ziemi kłodzkiej. Wody Polskie podlegające pod rząd wydały publiczne pieniądze w błoto. Uczestniczyłam w jednym ze spotkań w Ścinawce Górnej, gdzie mieszkańcy jasno określili, co myślą o przygotowanej analizie. Ja też. O tę zmianę poglądów polityków obecnej koalicji pytany był przez dziennikarza Republiki Daniela Machnowskiego Szymon Hołownia. Odpowiedź marszałka Sejmu może zaskakiwać. Mocnym w gębie to łatwo być po szkodzie. Robi pan dzisiaj karierę, robi pan dzisiaj pieniądze na ludzkiej krzywdzie. Zachęcam pana do etycznej refleksji nad pana postawą. Dziennikarz Republiki tylko pytał o zmianę stanowiska wicemarszałek Moniki Wielichowskiej. Zresztą podobne opinie wśród polityków obecnej koalicji były powszechne, jak w przypadku Urszuli Zielińskiej z Zielonych, a koalicjanta Donalda Tuska. W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Wczoraj uruchomiono oddany do użytku w 2020 roku suchy zbiornik retencyjny w Raciborzu Dolnym nad Odrą. Ma przejąć falę powodziową zmierzającą do Wrocławia. Takich zbiorników miało powstać 9. W dalszej części Ekspresu sprawdzimy prognozy pogody na jutro ze szczególnym uwzględnieniem terenów zmagających się z powodzią. Zajrzymy także do Londynu, gdzie moda zdecydowanie wymknęła się spod kontroli. Spieszymy dalej. Policja zatrzymała mężczyznę, który prawdopodobnie chciał zastrzelić Donalda Trumpa. Zamachowiec z karabinem ukrył się na polu golfowym należącym do kandydata partii republikańskiej na prezydenta. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Brazylii znaleźli sposób na skuteczniejsze wyszukiwanie przestępców. Specjalny proszek z nanocząsteczkami może rzucić nowe światło na dowody, które do tej pory pozostawały niewidoczne gołym okiem. Udaremniono kolejną próbę zamachu na Donalda Trumpa. Amerykańskie media podały, że podejrzanym jest 58-letni Ryan Wesley Ruth z Hawajów. Mężczyzna czyhał na polityka przy polu golfowym w Palm Beach na Florydzie. Tym razem ochroniarze Secret Service w porę dostrzegli mężczyznę z karabinem. Ryan Wesley Roth przygotowywał się do oddania strzału zaledwie 300 metrów od pola golfowego, na którym przebywał Donald Trump. Agenci oddali strzały w jego kierunku i zatrzymali go po pościgu. Ten 58-latek ma bardzo bogatą kartotekę. W ubiegłym roku próbował zwerbować afgańskich żołnierzy uciekających przed talibami do walki na Ukrainie. Donald Trump przeżył już kolejny zamach. Do wcześniejszego doszło w lipcu w Butler w stanie Pensylwania. My zakupili частину Курської області. Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców na granicy z Białorusią. Kijów przekazał wrogowi 103 osoby, okupant oddał tę samą liczbę jeńców ukraińskich. Regularnie przekazywane są też ciała poległych żołnierzy obydwu krajów. Warto zaznaczyć, że wielu żołnierzy zostało schwytanych już na początku wojny i dopiero teraz wracają do swoich rodzin. Niemcy zamknęły swoje granice. Do dziś kontrole trwały już na przejściach z Polską, Czechami, Szwajcarią i Austrią, ale od dziś będą dotyczyły wszystkich lądowych granic naszych zachodnich sąsiadów. Głównym powodem tej decyzji ma być kontrola napływu nielegalnych imigrantów. Takie działania ze strony Niemiec spotkały się z krytyką wielu państw, w tym Polski, które zauważają, że zagrażają one istnieniu strefy Schengen. To miała być nowa ziemia obiecana i chyba jest. Tak postrzegali Amerykę w dawnych czasach podróżni z Europy. Jak zaczęły się pielgrzymki do tego nowego świata i jak narodził się wielki naród amerykański? O tym nasz podróżnik w czasie, Marcin Bąk.
Początki wszystkich rzeczy bywają niewielkie, jak mówi stare rzymskie przysłowie. Tak zwanych pielgrzymów, którzy na pokładzie statku Mayflower wyruszyli 16 września 1620 roku, nie było więcej jak 40. Stanowili grupę protestanckich radykałów, dla których protestancka Anglia była jeszcze nie dość protestancka. Wyruszyli do Ameryki, by niczym nowy naród wybrany odnaleźć nową ziemię obiecaną. Ich potomkowie odgrywali później w dziejach Ameryki znaczącą rolę. Do dziś ten, kto może wykazać się pochodzeniem od pasażerów Mayflowera, należy do swoistej elity. Oblicza się, że w całych Stanach Zjednoczonych żyje obecnie około 10 milionów ludzi, w których żyłach płynie krew tych pierwszych pielgrzymów z Mayflowera. To może być przełom w kryminalistyce. Ponad 100 lat po tym, jak zaczęto używać odcisków palców do identyfikowania przestępców, teraz ta metoda ma zostać udoskonalona. Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Brazylii opracowali pewien hybrydowy, świecący proszek, który sprawi, że żaden przestępca nie będzie mógł czuć się bezkarny. Tak oznaczone linie papilarne to i my byśmy odczytali. To wszystko dzięki nanocząsteczkom, które sprawiają, że do identyfikacji linii papilarnych potrzebujemy zaledwie fragmentu odcisku palca. You'll all be familiar. Każdy z nas kojarzy sytuację, gdy podczas rozmowy wideo twarz naszego rozmówcy jest niewyraźna, staje się pikselowata. Im więcej pikseli, tym więcej można dostrzec szczegółów. Ta nowa metoda sprawi, że piksele będą wielkości proszku. Dzięki niej odzyskamy odciski palców, których do tej pory nie dalibyśmy rady zidentyfikować. Nawet po wielu latach będziemy mogli zidentyfikować odcisk z powierzchni metalu, plastiku, szkła czy banknotów, choć ten fluorescencyjny przełom ma dopiero wejść w życie. Na przestępców już padł blady strach. Ależ podniosła atmosfera ta muzyka i pani w jakimś dziwnym kostiumie na wybiegu. Chyba dzieje się tu coś ważnego. I tak, i nie, bo to pokaz mody jednego ze znanych ponoć projektantów Richarda Queena. Trzeba przyznać, że stroje wymyślne. O, tu pani trochę podobna do Dalmatyńczyka, a to trochę jak Bichon Frise. A w przypadku tej pani nawet nie wiemy, co powiedzieć, bo oślepił nas blask jej gwiazdy. Jeżeli tak wyglądają trendy na 2024 rok, to my zdecydowanie wolimy nasze piękne panie w klasycznej małej czarnej. Spieszymy teraz z doniesieniami dotyczącymi pogody. Wtorek w regionach dotkniętych powodzią powinien przynieść przynajmniej chwilowe wytchnienie. Sprawdźmy szczegóły. W Kotlinie Kłodzkiej sytuacja zaczyna się poprawiać, jednak woda nadal opada powoli. W Kłodzku, Nysie i we Wrocławiu spodziewamy się jutro wielu rozpogodzeń na niebie. Temperatura wahać się będzie od 21 do 24 stopni Celsjusza, co nieco złagodzi warunki panujące na terenach zalanych, gdzie do tej pory mieszkańcom dokuczało także zimno. W Głuchołazach w województwie opolskim również bez opadów, tam do 22 stopni. Pozostała część Polski przeważnie z zachmurzeniem małym, temperatura maksymalna to 25 stopni, tyle na przykład będzie w stolicy. Prognozy na kolejne dni. Za chwilę w plusie. Woda zalewa południe Polski, a krew zalewa polityków, gdy pyta się ich o przyczynę tego stanu rzeczy. Monika Wielichowska jeszcze niedawno ochoczo brała udział w protestach przeciwko budowaniu zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej. Dziś pełni funkcję wicemarszałka Sejmu. Ale skoro dziennikarzy unika, zdziwieni nie jesteśmy, to próbowaliśmy pytać o jej działania marszałka Szymona Hołownię. No i marszałek popłynął z mocą fali powodziowej. Czy rozmawiał pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi kłodzkiej? Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. Dziękuję. Czy nadeszła jakaś refleksja do pani marszałek? Wie pan co, rozmawiał pan teraz z... jest czas na jedyną i wyłącznie jedyną w mojej ocenie refleksję. Jak pomóc ludziom? Rozliczeniami i otrzeniem. Ale gdyby były zbiorniki retencyjne... Chwileczkę, a mogę skończyć? Teraz ja mówię. Jeżeli chce pan dzisiaj jątrzyć, jeżeli chce pan dzisiaj robić rozliczenia, jeżeli chce pan dzisiaj oskarżać, jeżeli chce pan partyjnych wojenek, to niech je sobie pan sam robi. My dzisiaj robimy wszystko, żeby pomóc powodzianom. Niech pan pójdzie i ma odwagę skonfrontować się z tymi, którzy dzisiaj potracili domy, potracili dobytki i powiedzieć, że pan ma teraz ochotę rozkręcić w swojej telewizji kolejną partyjną wojenkę, bo to jest dokładnie to, czego dzisiaj potrzebujemy. Ja panu powiem, że to, czego dzisiaj potrzebujemy, to rąk do pracy. Potrzebujemy wody butelkowanej, potrzebujemy środków czystości, potrzebujemy środków higieny, bo ludzie nie mają co pić, ludzie się nie mają w czym umyć, ludzie potracili dobytki całego życia. I o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać, a nie o tym, że znowu będziecie próbowali szczuć jednych Polaków na drugich. Dziękuję ale panu bardzo. Proszę, bardzo wiadomo, dziękujemy, panie redaktorze, pan redaktor. Gdyby te zbiorniki powstały, może a co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Na pewno nie chodziłem na protesty i nie wspierałem. Ale ja nie pytam, co pan, czego pan nie robił, pytam, co pan zrobił.
No my też zachęcamy pana marszałka do etycznej refleksji. Robi w końcu karierę, robi pieniądze na ludzkiej krzywdzie, a odpowiedzialności nie bierze żadnej. Mocnym w gębie to łatwo być na konferencji w Sejmie. A co pan zrobił, panie marszałku, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? I co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, aby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? No chyba niewiele, skoro nawet z wicemarszałkiem Wielichowską porozmawiać pan nie chce. Trafiony, zatopiony. Za chwilę zapraszamy do Plusa, a tam ciąg dalszy relacjonowania tragicznej powodzi. Stany alarmowe na rzekach w województwach dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim. Jak wzywać pomocy w czasie powodzi? 19-latek wpadł za włamanie, odpowie jeszcze za narkotyki. Nasz Plus już zatankowany najlepszym możliwym paliwem, bo prawdą taką, jaka ona jest. Do zobaczenia za chwilę. Miasto było już wyremontowane po tamtej powodzi, jest piękne, turystyczne i Kłodzko, ale i Stronie, Lądek. Tutaj cała okolica strasznie dostała. Ekspres Plus, Rafał Patyra. Ruszamy. Wzmocnienie pomocy dla ofiar powodzi ma na celu przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy. Ugrupowanie chce także zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu. Według opozycji rząd Donalda Tuska zlekceważył sygnały o zbliżającym się kataklizmie, co przyczyniło się do dramatu tysięcy Polaków. Takiej tragedii w południowo-zachodniej Polsce nie było od kilkudziesięciu lat. Zdaniem wielu poszkodowanych mieszkańców sytuacja jest gorsza niż podczas słynnej powodzi tysiąclecia. Pamiętam doskonale powód 97 roku. No wydaje mi się, że skala na tą chwilę, przynajmniej wczoraj, była raczej zdecydowanie większa. Mimo wszystko Donald Tusk próbuje politycznie rozgrywać tragedię. Niewpuszczenie reporterów Republiki na konferencję prasową i odcięcie setek tysięcy widzów od informacji to igranie z życiem ludzi. To jest bardzo ciężkie przestępstwo i stworzenie powszechnego zagrożenia przez tych, którzy podjęli decyzję o niewpuszczeniu telewizji, przez którą kontakt mają ludzie odcięci w tej chwili od świata, którzy są zalewani wodą. Ta banda przestępców, która tego dokonuje, pójdzie siedzieć za to. Mimo ostrzeżeń ze strony Czech jeszcze kilka dni temu premier przekonywał, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Doczekaliśmy takich czasów, że kiedy wódz Tusk powie, że nie są przesadnie alarmujące, to nawet jeśli są alarmujące, to aparat państwowy nie działa. Aparat państwowy nie działa, no bo musiałby zaprzeczyć słowom wodza. Część mieszkańców podtopionych terenów nie ukrywa swojego rozczarowania postawą władz. Tragedia. Nie mamy do czego wracać. Politycy przyjechali, postali nad mostem w Głuchołazach, niby most ratować. Pojechali i nic. Z żadnych służb. Wioski tutaj pływają. Jest tragedia. Dziś o bezpieczeństwie m.in. Wrocławia może przeważyć oddany do użytku w 2020 roku zbiornik w Raciborzu Dolnym. Przeciwko budowie infrastruktury antypowodziowej w ostatnich latach protestowali m.in. obecni członkowie koalicji 13 grudnia. Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska czy Monika Wielichowska. Czy rozmawiał pan z marszałek Wielichowską na temat jej postawy, ponieważ ona aktywnie wspierała protesty przeciwko budowie zbiorników retencyjnych na ziemi Kłodzkiej. Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Daniel Machnowski, Republika. A co pan zrobił, żeby wybudować te zbiorniki retencyjne? Może mi pan powiedzieć, co pan zrobił w ciągu ostatnich lat, żeby zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe Polski? Mieszkańcy zalanych terenów południowo-zachodniej Polski może i nie dowiedzieli się nic o Szymona Hołowni, ale za to wiedzą, że do wymijających odpowiedzi zdecydowanie ma talent. No ma.
Ostatnie godziny znowu pokazały, że woda może zabijać i odebrać ludziom dobytek całego życia. Dlatego nad rzekami warto panować, na ile to możliwe oczywiście. Trzeba o tym pamiętać zawsze, i gdy się jest przy władzy, i gdy się jest w opozycji. W Ekspresie Plus sprawdzimy, czy w kontekście powodzi politycy koalicji 13 grudnia odpowiednio wykorzystali swój czas. Rzeki paradoksalnie mogą pomóc w zapobieganiu powodzi. Regulacja Odry aż do Świnoujścia, której chciał rząd Prawa i Sprawiedliwości, miała zapewnić Polakom bezpieczeństwo. Przeciwni byli koalicjanci Donalda Tuska. Kompletne miraże z piasku to się nijak nie spinało finansowo, a dodatkowo doprowadziło, było jednym z elementów tej katastrofy. Więc to jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami jak z lat 70. Prawda jednak jest inna. Były wiceprezes Wód Polskich wyjaśnił na antenie Republiki, na czym polega regulacja rzek i dlaczego jest tak ważna. Mówi się, że regulacja rzek to jest szkodzenie środowisku. Tam się używa kamienia, faszyny. Dobra regulacja, bo mówimy o dobrej regulacji, ma za zadanie doprowadzić do równowagi hydrodynamicznej, czyli żeby to koryto rzeki było tak stabilne, że ani nie pogłębia się, ani nie wypłyca. I wtedy jest też przeciwdziałanie zjawiskom lodowym, przeciwdziałanie powodzi. Kontrolujemy w jakimś sensie przebieg tej rzeki. W 2019 roku Polska próbowała uchwalić projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, jednak Niemcy zablokowały go, a lokalny rząd Brandenburgii zapowiedział nawet wniesienie skargi do sądu na polskie plany regulacji Odry. Deszczowa pogoda chwilowo w większości Polski odpuści, ale ten stan nie musi potrwać długo. Dla mieszkańców południowo-wschodniej części kraju może to oznaczać kolejne kłopoty. Tym bardziej, że zapowiadane są burze i wydawane ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Już pojutrze znowu może zagrzmieć w południowej części kraju. Burze nie będą długie i ulewne, ale towarzyszyć im mają wyładowania i porywisty wiatr. To będzie bardzo utrudniać działania przy usuwaniu skutków ostatnich nawałnic. Zaleca się ostrożność, stosowanie się do dyspozycji służb i śledzenie komunikatów, takich jak ten. Uwaga, na zalanym terenie pij tylko wodę butelkowaną. Aktualne informacje dotyczące studni i przydatności wody kranowej do spożycia uzyskasz w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Istotne jest zwracanie uwagi na informacje płynące ze sztabów kryzysowych i RCB, a służby zalecają: zabezpiecz dokumenty, przygotuj się do ewakuacji, naładuj telefon i upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny są bezpieczni. W sytuacji kryzysowej trzeba też wiedzieć, jakie znaki przekazać służbom, z którymi nie ma bliskiego kontaktu. Biała flaga oznacza potrzebę ewakuacji, czerwona – potrzebę interwencji medycznej, a niebieska – potrzebę żywności i wody. O pogodzie za chwilę w Plusie jeszcze powiemy. Oprócz tego odwiedzimy wyjątkowy żłobek, gdzie w opiece nad dziećmi pomaga psi robot. Będzie także o potędze polskiego futbolu. Serio, wcale nie zwariowałem, sami państwo zobaczą. Policjanci z garwolińskiej drogówki zatrzymali dwóch motorowerzystów. Nie dość, że wyprzedzali inne pojazdy na podwójnej ciągłej, to jeszcze jechali na zmodyfikowanych jednośladach. W Ekspresie Plus sprawdzimy, na czym polegało to niebezpieczeństwo. Teatr Andersena w Lublinie zaprasza na wrześniowe spektakle słynnej opowieści pod tytułem Księga Dżungli. Ta jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych historii dla dzieci i młodzieży zagwarantuje niezapomniane widowisko. A teraz historia mrożąca krew w żyłach, choć na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjanci z Garwolina w Mazowieckiem zatrzymali dwóch 16-letnich motorowerzystów. Chłopcy na jednej z głównych ulic miasta wyprzedzali samochód, przekraczając podwójną linię ciągłą w okolicy przejścia dla pieszych. Śmiało można powiedzieć, że było o krok od tragedii. Funkcjonariusze garwolińskiej drogówki opublikowali nagranie, na którym widać, jak na Alei Legionów dwóch motorowerzystów z dużą prędkością wyprzedzało samochód. Przy okazji przekroczyli podwójną ciągłą bezpośrednio przy przejściu dla pieszych i na dodatek ryzykowali życiem swoich pasażerów. Konstrukcja motorowerów ogranicza ich prędkość do 45 km na godzinę. Jednak chłopcy byli żądni wrażeń i jechali pojazdami z przerobionymi silnikami osiągającymi dużo wyższą prędkość. Policja zatrzymała obu motorowerzystów. Teraz staną przed sądem dla nieletnich. A teraz uderzenie w nielegalny hazard. Policjanci z Jawora w Dolnośląskiem we współpracy z tamtejszą skarbówką weszli do lokalu w Bolkowie, którego właściciele nie mieli pozwolenia na taką działalność. Zabezpieczyli 4 automaty. Straty Skarbu Państwa to ponad 400 tysięcy złotych. Od 2017 roku podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów może być nałożona grzywna 100 tysięcy złotych od jednego automatu, a za organizowanie gier grozi kara do lat 3 pozbawienia wolności. Policjanci z Warmińsko-Mazurskiego zatrzymali w Biskupcu 19-letniego mężczyznę podejrzanego o włamania do kilku lokali handlowo-usługowych. Wartość strat oszacowano na kilkanaście tysięcy złotych. Problemy mężczyzny są jednak znacznie poważniejsze. Podczas zatrzymania 19-latek posiadał przy sobie narkotyki. Teraz młody mężczyzna będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Za kradzieże grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie narkotyków dodatkowe 3 lata.
Zabawa dzieci z psem to raczej rzecz normalna. Niecodziennie robi się dopiero wtedy, gdy jest to pies robot, a z takim obcują dzieci w jednym ze żłobków w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mało tego, tamtejsze dzieci rozwijają swoją inteligencję dzięki sztucznej inteligencji. Prawie jak żywy. O, i łapkę podnosi, ale palca to proszę mu do pyszczka nie wkładać, bo ugryzie. Piesek robot to tylko jedna z naukowych atrakcji w tym żłobku w Dubaju. Dzieci mają tam też inne, interaktywne kolorowanki, lekcje matematyki czy muzyki. Te wszystkie interaktywne urządzenia służą tylko do nauki poprzez zabawę. Nadal jednak oczywiście korzystamy też z tradycyjnych metod edukacji. To dla nas priorytet. I całe szczęście, przecież nikt by nie chciał, by któreś z dzieci nabyło jedynie sztuczną inteligencję. Słyszeli Państwo o niedźwiedziach okularowych? Jeżeli nie, to teraz bez konieczności zakładania okularów mogą się im Państwo dokładnie przyjrzeć, a konkretnie maluszkowi, który, jak się okazuje, nieprzypadkowo został odnaleziony przez pracowników rezerwatu w Peru. Ogłaszamy narodziny niedźwiadka. Obecnie ma około 2 miesięcy. Urodził się w naszym rezerwacie. To pierwszy poród niedźwiedzia w rejonie od 6 lat. Nie wiemy jeszcze, czy to chłopak, czy dziewczynka. Najważniejsze, że zdrowe maleństwu i szczęśliwej mamie życzymy zdrowia. Tylko niech pani teraz pilnuje dziecka na tym drzewie, pani niedźwiedzico. Księga dżungli Rudyarda Kiplinga, jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych opowieści dla dzieci i młodzieży, po raz kolejny na deskach Teatru Andersena w Lublinie. To historia o przyjaźni, tolerancji i dojrzałości emocjonalnej. Polecamy nie tylko najmłodszym widzom. Księga dżungli od ponad 120 lat porusza, śmieszy i wzrusza kolejne pokolenia czytelników. We wrześniu spektakl o chłopcu, który wychował się wśród zwierząt i po latach próbował wrócić do świata ludzi, pokaże Teatr Andersena w Lublinie. Księga dżungli to nie tylko kolorowa, radosna, disneyowska opowieść o zwierzątkach. To przede wszystkim lekcja o przyjaźni, tolerancji i dojrzałości emocjonalnej. Przedstawienie można obejrzeć od jutra do 26 września. Sandomierz to nie tylko miasto królewskie o 1000-letniej historii. Od 4 lat jesienią gości najlepszych instrumentalistów i zespoły jazzowe w Polsce. Festiwal muzyczny Witamina Jazz to muzyczna uczta dla fanów jazzu i tych, którzy lubią eksperymentować, a więc łączyć ten gatunek muzyczny z innymi. W tym roku zagrają m.in. Tymon Tymański, Jazz Pospolita i Marita Alban Juarez. Festiwal odbędzie się od 25 października do 2 listopada w Lapidarium pod ratuszem w Sandomierzu. Hamlet Williama Szekspira wraca na kinowe ekrany, tym razem w wersji współczesnej z odrobiną fantastyki. W opustoszałym na czas pandemii Windsorze zjawiają się duchy, w tym duch ojca Hamleta. Chcę przypomnieć pogrążonemu w chaosie światu o niezniszczalnej sile zemsty i teatru. Takiego Hamleta jeszcze nie było. Film trzyma w napięciu do ostatniej sceny i zostawia widza z pytaniami, na które będzie musiał sam sobie odpowiedzieć. W roli głównej Ian McKellen. Produkcja trafi do polskich kin w piątek. Co przyniesie pogoda w kolejnych dniach? No, wszyscy łamią sobie głowy. Trudniejsza może być środa. Kolejne dni powinny uspokoić sytuację. W środę IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Wiatr miejscami będzie porywisty, szczególnie podczas wyładowań atmosferycznych. Temperatura będzie oscylować w granicach od 22 do 25 stopni. W czwartek bez opadów w całym kraju. Bezchmurne niebo pokaże się także nad Dolnym Śląskiem. Ciśnienie będzie rosnąć. W piątek podobnie, najcieplej na północy Polski, do 23 stopni w cieniu. Wiatr umiarkowany, mocniejsze podmuchy mogą zdarzyć się na południu kraju. Ech, ci zieloni. Robią wiele hałasu, jak przyjdzie co do czego, nie ma ich. Otruwają niczym zimorodki czy brodźce piskliwe, których tak zajadle na co dzień bronią. Szkoda, że kosztem człowieka. Warto poznać te ptaszki lepiej. Oto jeden z nich. Posłanka Małgorzata Tracz w lipcu tego roku interweniowała w sprawie prac hydrotechnicznych w Kotlinie Kłodzkiej, postulując ich zablokowanie. Dziś tam umierają ludzie. Ona płakała nad brzegówką i zimorodkiem. Interwencja dotyczy konieczności ochrony gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą poprzez jak najszybsze zapobieżenie planowanemu przez Wody Polskie wzmocnienia naturalnego skarpowego brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej. Wykonanie tego przedsięwzięcia doprowadzi do zniszczenia miejsca lęgowego ptaków chronionych, gniazdujących i bytujących przy nurcie tej rzeki, takich jak brzegówka, zimorodek, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy, pliszka górska i pluszcz, które aktualnie mają okres lęgowy. Brzegówki czy pliszki górskie są pod ochroną, to fakt, ale pani Małgorzata Tracz nie jest. A skoro na plakacie zapewniała, że jest zawsze tam, gdzie trzeba, no to mamy nadzieję, że dziś jednak jest tam, gdzie to ludzie potrzebują pomocy, a nie ptaki. My w Ekspresie upieramy się staromodnie, że to jednak człowiek jest ważniejszy, choć dopuszczamy, że pani Tracz może mieć w tej kwestii inne zdanie.
O 19:00 zapraszamy na program Dzisiaj. Oto przedsmak poniedziałkowego wydania. Fala wyzbraniowa na Odrze płynie do Wrocławia. Polacy pomagają mieszkańcom terenów zalanych przez wodę. Strzały na polu golfowym Donalda Trumpa. Snajper celował w polityka. A tuż po Ekspresie Plus zapraszamy na program Ewa Bugała, Wszystko jasne. Połączmy się zatem z Ewą, żeby zapytać, kto też będzie jej gościem. Dzień dobry.